Dzień dobry, moim drugim gościem rzecz o polityce w ten środowy poranek jest Włodzimierz Czarzasty, lider SLD. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznę od tego samego pytania, od którego zacząłem rozmowę z przewodniczącą Lubnauer. Czy jest pan zaskoczony skalą zmian w rządzie? Proszę pana, ja powiem tak. Władca marionetek się nie zmienił, marionetki się zmieniły. Jestem zadziwiony stanowiskami wielu osób z opozycji parlamentarnej, którzy mówią, a tutaj nastąpiła dobra zmiana, tam tych czterech złych ministrów zostało wymienionych na lepszych ministrów. No. Proszę pana, nie, to systemowo to jest po prostu jedna wielka wtopa. Tak? Co z tego, że zostało, to jest taka zasada, wprowadziliśmy kozę do pokoju, po dwóch latach jak koza zjadła Puszczę Białowieską, jak koza zjadła praworządność, jak koza narobiła konfliktu z Unią Europejską, kozę wyprowadzamy i pokój jest po prostu fajniejszy. Czyli pana zdaniem nic się nie zmieniło realnie. Znaczy jedna wielka ściema, dlatego że po prostu wymienili tych ludzi, którzy już byli naprawdę znienawidzeni przez wiele środowisk i głupi. Po prostu, bo postępowania pana Szyszko w stosunku do Puszczy Białowieskiej nikt po prostu nie rozumie. O panu Macierewiczu przecież dzisiaj mówią, że odleciał z tego rządu. Moim zdaniem on odleciał o wiele wcześniej. Dobrze, ale mówi pan, że nic się nie zmieniło, ale na przykład, kiedy zobaczymy, co piszą konserwatywni prawicowi publicyści środowisko Gazety Polskiej, to widzę tam wściekłość, gniew, rozczarowanie. Emocje. To ich sprawa, wewnętrzne sprawy. W kategoriach prowadzenia Polski, w kategoriach stosunku do Unii Europejskiej, w kategoriach praworządności, w tych wszystkich rzeczach nic się nie zmieniło, bo władca marionetek jest jeden, nazywa się Kaczyński. I czy wymieni się jednego ministra, czy drugiego, czy trzeciego, to systemowo jest to rząd antydemokratyczny. Premier też się zmienił. No i co z tego, że się zmienił, a premier poprzedni został wicepremierem. Wie pan, to są po prostu wszystko szachownice, gra na szachownicy. Jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, ten rząd od początku do końca nam się nie podoba. Uważamy, że robi źle dla Polski. Ja zrozumiem wtedy zmiany, dostrzegę, jeżeli one realnie nastąpią. Przestali, co zasadzili drzewa w Puszczy Białowieskiej. Co z tego, że teraz przyjdzie... Minister Kowalczyk mówił, że Puszcza, że trzeba z kornikiem walczyć, ale Puszczę trzeba chronić. Proszę to jest inny tom niż dobrze, ale co, pojechał wieczorem i posadził drzewa, które wyciął jego poprzednik? No myślę, że tak szybko... Myśli pan, że jak premier pojechał do Unii Europejskiej, to tam są debile, którzy posłuchali premiera i powiedzą... Ten premier to po prostu wszystko zmieni. Jaki to mądry człowiek. Wie pan, to jest prosta sprawa, jak wszystko zmieniać. Trzeba popodpisywać decyzję w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Trzeba tego uznać, trzeba tego nie uznać. Tak to się po prostu czyli robi. Rozumiem, że nie jest pan zwolennikiem też tej tezy, która się pojawiała w ostatnich dniach, że teraz opozycji i parlamentarnej, i pozaparlamentarnej będzie ogólnie trudniej. Proszę pana, Sojuszowi Lewicy Demokratycznej trudniej nie będzie, bo to jest taka przypowiastka o Stalinie, jeżeli chodzi o ten rząd. Uciął nogi, uciął ręce. Dobry człowiek, bo mógł zamordować. Tak? Co to z tego? No wystawili 4 czy 5, 6 nowych nazwisk. No i co z tego? Jeżeli te nazwiska co poniedziałek będą jeździły na Nowogrodzką i się pytały, co mają robić. A czy nie uważa pan, że jednak premier Morawiecki ma więcej swobody? Że to będzie jednak troszeczkę inny system niż system z premier Szydło, w której te konsultacje rzeczywiście... Z tego, co się też słyszało, były dosyć ale niech pan, częste. Ja proszę pana, niech pan, przynajmniej pan, bo pan jest rozsądnym analitykiem, nie będzie naiwny. To znaczy pan premier Morawiecki dostał dłuższą smycz, tak? Jeżeli chodzi o poprzedniego premiera, to były 2 metry, on dostał 3 metry. Tak? Jest pytanie, co będzie robił, jak promień będzie wymagał 4 metrów? Zawyje. I tyle. Natomiast pytanie jest... Nie dam się wciągnąć w ocenę opozycji parlamentarnej pod tytułem no, to się dobrze zmieniło. Zresztą, wie pan, no jeżeli Platforma Obywatelska mówi, że ten rząd idzie właściwie, no powoli, ale we właściwym kierunku, to przecież to trzeba w głowę się walnąć. Ale właśnie Platforma Obywatelska wczoraj chyba i Grzegorz Schetyna był dosyć zadowolony z tego, że ministrowie, których Platforma chciała odwołać, zostali odwołani. Ja tego, szczerze mówiąc, jak już tak mam... To było pewnym... No, zaskoczeniem dla mnie taki ten ton. Ale to dla wszystkich rozsądnych ludzi było to
zaskoczeniem, co w tej sprawie mówi Platforma, bo to są po prostu rzeczy zadziwiające. No zresztą Platforma w tej sprawie jest znana ze zmiany stosunku. Ja wczoraj, na przykład była dekomunizacja, ustawa o dekomunizacji. Platforma w tej chwili z sojuszem Lewicy Demokratycznej, a może odwrotnie, broni nas w ulic, tak? Armii tam Ludowej, Gierka, wszystkiego. Kto głosował za przyjęciem tej ustawy w Sejmie? Przecież jedna osoba się wstrzymała. Platforma była za tym, żeby tę ulicę zmienić. Jak się zorientowała, że to bzdura jest zupełna, to w tej chwili mówi, nie, ale tam nas w ogóle nie było. Właśnie, skoro już Platformie mowa, śmieszne, to tak? Kilka tygodni temu, jeszcze przed chyba, to było jeszcze przed Bożym Narodzeniem, czy w tym okresie świąteczno-noworocznym, mówił pan o tym, że oczekuje pan ze strony Grzegorza Schetyny jakieś inicjatywy co do tego, żeby otworzyć ten proces budowania rozmowy przynajmniej, może budowania listy, to za dużo powiedziane, ale rozmowy przynajmniej o współpracy opozycji. No, czy jakaś taka propozycja była? Bo znaczy, jeśli była, to raczej pewnie kuluarowa niż znaczy, publiczna. Moim zdaniem kategorią konkretów i językiem konkretów operuje w tej chwili pani Katarzyna Lubnauer, która mówi, dobrze, spróbujmy się dogadać na poziomie sejmików, tak? Usiądźmy, zróbmy to. Dobrze by było, gdybyśmy to zrobili w styczniu albo w lutym. Albo mówi, dobra, pogadajmy o Warszawie. No jeżeli w Warszawie ma być wspólny kandydat, to dobrze, żeby miał jak największe poparcie. W związku z tym mówi pani Lubnauer, weźmy tego, usiądźmy, rozmawiajmy. To jest język konkretów. Natomiast nikt się nie sklei na opowieści o mitycznej, zjednoczonej opozycji. Funkcjonowałem w takim sojuszu Zjednoczona Lewica. To marnie wychodzi. No to był przykład rzeczywiście, który... Ale niewiele zabrakło wtedy, żeby Zjednoczona Lewica dostała się do Sejmu. No, ale zabrakło i dzięki temu w tej chwili władca marionetek sobie wymienia premierów i ministrów, tak jak sobie to wyśni. Natomiast dzisiaj też jest interesujący dzień jest pod wieloma względami, ale ze względu na to, że dzisiaj po raz pierwszy od zmiany premiera tak wyraźnie wróci temat poza tym, czym premier Morawiecki zajmował się przez ostatnie 2 lata, czyli poza gospodarką, poza sprawami dotyczącymi innowacyjności i tak dalej, czyli kwestia aborcji. W Sejmie jest debata o projekcie Ratujmy Kobiety, przy którym SLD wspierało, zbierało podpisy i debata o projekcie Kai Godek zaostrzającym zasady dostępu, zasady ustawy antyaborcyjną. Czy pan się spodziewał, że coś się zmieni, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość po tej zmianie premiera? Czy to jest powiązane ze sobą? Nic się nie zmieni. Proszę pana, w tej sprawie akurat Sojusz Lewicy Demokratycznej bardzo czystą kartę ma. Po pierwsze, w 1994 roku żeśmy głosowali właściwie w 93 jako jedyni przeciwko kompromisowi aborcyjnemu. Potem 94, 96 żeśmy przeprowadzili przez Sejm liberalizację ustawy. Jedną obalił Trybunał Konstytucyjny i jedno weto pana prezydenta Wałęsy. W tamtym roku wnieśliśmy do komisji petycji następną ustawę w sprawie liberalizacji. Została oczywiście przez komisję petycji też odsunięta. Zbieraliśmy podpisy pod referendum w sprawie aborcji. Poparliśmy projekt Ratujmy Kobiety, zbierając również z nim podpisy. W tej sprawie super czysta karta. Jestem za projektem liberalizującym prawa kobiet do przerywania ciąży, również z warunków, ze względu na warunki materialne, również ze względu na różne tego typu sytuacje. Co się stanie? Nie wiem. Ale jaka będzie droga do tego, co się stanie? Nie wiem. Ale co się stanie? Wiem. Projekt pani Godek zostanie zaakceptowany. Projekt Ratujmy Kobiety w tym Sojuszu Lewicy Demokratycznej zostanie odrzucony. Uważa pan, że kiedy, no bo Mateusz Morawiecki nie wypowiada się zbyt często, czy prawie wcale w sprawach pozagospodarczych, w sprawach obyczajowych, światopoglądowych w też ostatnie 2 lata. Myśli pan, że on będzie próbował tutaj inaczej wytyczyć kurs, czy raczej się... Ale on się tak cieszy, że został premierem, że moim zdaniem w tej sprawie nie będzie w ogóle się wypowiadał. Po co ma się konfliktować z czarną częścią PiS-u? Tak nawiasem ciekawy jestem, jak prodemokratyczna, aczkolwiek z kotwicą chadecką, partia Platforma Obywatelska w tej sprawie się zachowa. No tutaj Platforma zawsze miała takie frakcje wewnątrz klubu. Też była frakcja byłego ministra Biernackiego, bardziej konserwatywna. Platforma nie miała żadnych frakcji w tej sprawie. Platforma po prostu w każdej prawie sprawie ma rano jedno zdanie, a wieczorem drugie. Przypomnę, 500+,
przypomnę wiek emerytalny, przypomnę kwestie właśnie dekomunizacji i tych wszystkich rzeczy. I tyle. A propos 500+ i Platformy? Tak, nawiasem, następna sprawa, którą Platforma zupełnie w sposób zadziwiający się zachowuje. 2009 rok zabrano prawa nabyte, jak pan pamięta, służbom. Wszelkiego typu służbom, w tym milicji, a w tej chwili policji. W tej chwili Platforma usiłuje zbierać podpisy pod tym projektem, który będzie ich bronił. Podpisów co prawda nie zebrali w ogóle nic albo trochę. Tak nawiasem jutro składamy 250 tysięcy podpisów. 250 tysięcy. Pod ustawą pod hasłem tak, nie zasłużyliśmy. Tak jest, chyba, w związku z tym. Tak jest. Taka jest, takie jest hasło. Tak, komitet pod przewodnictwem pana Andrzeja Rozenka pod kierownictwem Federacji Służb Mundurowych. 250 tysięcy to nie mało podpisów, tak nawiasem. Składamy to jutro. Walczymy. Nie spodziewamy się, że ktoś nas poprze w tej sprawie. A to jest pytanie też na koniec o sondaże, bo SLD systematycznie powoli, ale systematycznie utrzymuje pozycję na 7, czasami więcej procent. Uważa pan, że to jest dobry prognostyk przed wyborami samorządowymi? Wie pan, no, pyta pan lidera partii, czy to dobry prognostyk, znaczy nie, bo pytanie, że 7-8, rosną, bo to jest... rosną punkty. No, ja tylko się mogę cieszyć i mogę za to podziękować. Ja wiem, z czego to wynika. No właśnie, z czego? Proszę pana, z rozdania 500 000 konstytucji, z funkcjonowania w samorządach, z pracy 1000 radnych, z pracy prezydenta Rzeszowa, z pracy prezydenta Częstochowy, z pracy prezydentki Świdnicy, Chełma, z zebrania razem z Federacją 250 tysięcy podpisów, ze spotkaniami z ludźmi, z pracy pana Rozenka, który ostatnio z panem Dukaczewskim spotkali się z 20 tysiącami ludzi, z pracy zarządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który jeździ po Polsce i się spotkał z 50 tysiącami ludzi w przeciągu ostatnich półtora roku. Wie pan, z tysięcy kilometrów i wreszcie ze skruchy i braku arogancji, pieprzonej arogancji, która charakteryzowała tą partię przez kawał czasu. Do tego będziemy, do wyborów samorządowych będziemy wracać i też do tego, co dzisiaj się będzie działo w Sejmie z projektami dotyczącymi aborcji. Ja tylko chciałem panu powiedzieć na koniec jedną rzecz. To znaczy, myślę również, że Polacy dowiedzieli się o jednej rzeczy, że system dwupartyjny w Polsce, to znaczy Platforma i PiS, nie jest dobrym systemem i warto głosować na inne partie, w tym na Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo jeżeli Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie w Sejmie, to PiS nie będzie rządził. Dlatego będziemy do tego wracać. Proszę bardzo, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Włodzimierz Czasty, lider SLD. Dziękuję. Dziękuję bardzo.